Siemaneczko, z tej strony Kawiórko. O Boże, zaraz zwalę pianiną. Witajcie na kanale, więc w dzisiejszym odcinku będziemy się uczyć różnych trików na wrotkach. Jak widzicie, za dobrze nie jeżdżę, bo to jest moja trzecia jazda. Ale to nic, szybko się uczę i postaram się nauczyć tych trików jak najszybciej, żeby wam pokazać, że da radę. No to co, lecimy! Jezu, ty mów spokojnie! Czego się boisz? Pierwszy trik to jest 180 na wrotkach, czyli obrót 180 stopni. No to spróbujmy! Łatwe to jest jak nic! Znaczy, wiadomo, że mi nie wyjdzie jeszcze tak super, super ekstra, tak jak wychodzi ludziom, którzy całkiem długo jeżdżą i dobrze jeżdżą. Ale spoko, możemy to zaliczyć, zaraz wam pokażę z tej Boże. Zaraz wam pokażę z tej perspektywy. Spoko, spoko, nie? 180 zaliczone. Oki kołki, teraz będziemy się uczyć moonwalku na wrotkach. Na ruchy, bo tańczyłam. Niby powinno być lepiej, ale słuchajcie, mi przeszkadza trochę to tańczenie, bo zaczynam mieć takie śmieszne ruchy, tak jakbym tańczyła, a nie tak jakbym robiła ten moonwalk na wrotkach. Powiem szczerze, że nie jestem przekonana, czy wychodzi mi do końca ten moonwalk, ale zaraz wam pokażę, jak to wygląda w moim wykonaniu. No dobra, powiedzmy, że może być. Ostatni już dzisiaj trik, który wam pokażę, to jest przekładanka. Nie będę oszukiwać, że nie umiem przekładanki. Znaczy, parę razy próbowałam przekładankę i powiem tak średnio, więc spróbujemy się dzisiaj nauczyć na cacy. No to co, lecę. Się chyba nauczyłam. No nie wiem, sami ocencie. Jak mocno na te sofy, to bym miała większe pole do popisów, ale niestety nie mogę. Póki co. Postaram się na następne filmy wszystko po prostu odsunąć, bo salon jest troszeczkę szerszy. No ale co, nie ma szukania wymówek, tylko trzeba się nauczyć. Mam nadzieję, że wam się podobało i postaram się następny film nagrać na dworzu, bo jednak jest więcej miejsca niż tutaj. A tak jak widzicie, te sofy mogłyby być dalej, 1,5 metra, no i bym zyskała właśnie tyle. Więc mogłabym śmiało robić duże kółka, nie takie małe. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich filmów, bo też zauważyłam, że je bardzo lubicie. No to co, kochane i kochani, trzymajcie się, do następnego filmu, pa! Trochę nawróciłam, ale tu nic, posprzątam. A takie mam wrotasy, jakby ktoś się pytał. Nawet są spoko, kolorystycznie w ogóle.